Dzień dobry wszystkim. Lecimy, 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 nie śpimy. Lecimy, lecimy, lecimy po swoje. Lecimy, kochani. Microsoft Flight Simulator. Coś, w co nigdy nie grałem. Nigdy, nigdy, nigdy. Nie wiem, czy to jest dobre i czy to jest piękne. Naciskam dowolny przycisk, aby rozpocząć. I co, i to chodzi o to, że latam po prostu samolotami. No dobra, no. Latałem trochę samolotami na takich prawdziwych symulatorach. Słuchajcie, ja się totalnie boję latać samolotem. I to tak, że zrezygnowałem z wielu rzeczy w swoim życiu z tym związanych, bo się boję. Loty zapoznawcze. Nie wiem. Nie wiem, co tu klikać. Tyle jest opcji. Dlatego ja nienawidzę symulatorów. Znaczy, nienawidzę to złe słowo, ale po prostu no nie jestem jakimś kurwa turbofanem. Mapa świata, zbuduj plan lotu, szkolenie lotnicze. Loty zapoznawcze, no. Mount Everest. Sprawdźmy ten Mount Everest. Leć. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Zwiększ otwarcie przepustnicy, widok swobodny. Ciekawe, czy uda nam się wystartować w ogóle, moi drodzy. Czy uda się wystartować mi? Czy uda się wystartować mi? Czy uda się? Czy uda się? No i co, że ja już lecę? Aha. Prawda tak nim zarzuca? To jest baza, nie? Z której się wyrusza pod Mount Everest. Chciałbym wiedzieć, jak się na przykład zmienia widok. O kurwa. Pull up. Jezu, co tu jest? Ups. No i w pizdu i wylądował. Uruchom ponownie. Nie wiem, pojebane to jest. Muszę się przyzwyczaić do tego. Pokaz. Smart cam, na czym polega, nie wiem. Ja pierdolę. Okej, tu się resetuje. Stop. Co tu się dzieje? Czy uda się osiągnąć wysokość odpowiednią?
Jaka ochrona SI, kurwa. Ja pierdolę, nigdy nie tam nie dolecę. Uruchom ponownie, jeszcze raz. O, tu się zmienia, patrzcie, cych. Dobra, jak mogę z tego wyjść? Ja pierdolę. Baza pierwsza na Mount Everest. No dobra, tam jest Mount Everest, no, ewidentnie widać. Dolećmy do niego. Na razie to jest walka ze sterowaniem, słuchajcie. Hillary Peak. Oczywiście chodzi o Edmunda Hillary'ego. Baza trzecia, to jest co? To jest Mount Everest, a to? Lhotse, no tak. Śmieszny jest ten Mount Everest. Nie uda się, co? Możemy co najwyżej wylądować. Prawie wylądowałem na kurwa bazie. Dobra, jakie działania? Podwozie zostało uszkodzone. Podwozie też było złe. Szkoda, że nie ma rozpierdalania się, no ale też jakby rozumiem. Opanowanie, no, zawody w lądowaniu. Dobra, loty zapoznawcze. Zobaczmy sobie jeszcze, co jest w lotach zapoznawczych. Bora Bora. Nowy Jork, sprawdźmy. Bardzo chciałbym zobaczyć Nowy Jork. Jedno z moich takich naprawdę marzeń, no tylko jak to zrobić, kurwa, kochani, nie latając samolotem, no. Naprawdę przepuściłem czasami takie pieniądze. Skasowałem kilka bryk. Miałem gdzieś lecieć, nie poleciałem i... Nie żałuję dziś. Chrysler Building tam widzę. MetLife. Flatiron Building. HM. Kurwa, jak to wygląda wszystko, zajebiście. Cały Manhattan. Tu jakiś parczek. Newark Liberty. Newark to New Jersey chyba, nie? Madison Square Garden to tutaj. Jezu, jakbym sobie kurwa pomieszkał w takim Nowym Jorku. Kennedy International to lotnisko, nie? Pięknie jest. Wyspa Manhattan.
musimy statuę zobaczyć. O kurwa, gdzie ona jest? Wow. Jak Spider-Man trochę. Nie wyrobię się. Wyrobiłem się. Wow. Zajebiście. To jakieś korty do kosza, znaczy do kosza ten, boiska. Pięknie. Z kokpitu to tak nie oddaje tego. Baseny jakieś. Super, super sprawa, kochani. Jest statua wolności, lecimy do statuły. Ellis Island. Jersey City. No graficznie jest to bardzo ładne. Natomiast nie jest to takie urwanie dupska, nie? Ellis Island to tutaj, jak przepływali uchodźcy, nie? Z różnych zakątków świata, to tutaj najpierw byli badani, prawda? Pych. Prom jakiś, pewnie Kanye West tam siedzi. Ajajajaj. Nie sprawdzimy, dobra. Menu główne, zobaczmy co tam dalej jest. Chciałem na przykład polecieć nad Radą. Zobaczymy czy da się. Jest, kurwa. Ustaw jako odlot. Lecimy z Radomia, słuchajcie. Oj tak, byczku, kurwa, nie wiem jak tylko ruszyć. Nie wiem jak się startuje, bo nie sprawdziłem tego. Ale spróbujemy wystartować z Radomia. Piastów, noc. Co do kurwy ręce. Nie ma świateł. Ja pierdolę. Co? Chce się zmienić, kurwa, porę dnia. Tam jest księżyc w ogóle, kurwa. Ale dlaczego ja startowałem, kurwa, bez świateł żadnych? Radom, kurwa, co? Co wy, kurwa, w tym Radomiu macie? Janiszew, dobra, lećmy tam, gdzie jest, kurwa, jaśniej. No tak się da lecieć, no ale mimo wszystko. Radom.
Dobra. Lecimy do Radomia. Co to się tam tak świeci, kurwa? Ja wam w ogóle generuję tę mapę. O, samochód jedzie tam. To w ogóle jest ruch, kurwa, prawie żaden, nie? Jeden samolot. Znaczy jeden samochód raz na jakiś czas. Tutaj też niby droga szybkiego ruchu jakaś. Też nikogo. Dobra, utrzymujmy. Lećmy na centrum. Nie się zablokować przed pustnicy? Zobaczmy, co też w centrum Radomia nas czeka. Tu jest rondo. Czy to jest to rondo, gdzie jest McDonald's? Nie, chyba nie. Najbardziej znana rzecz w Radomiu. Będą kiedyś rzeczy, które wkurwiają w Radomiu, spokojnie. Dobra, co my tu mamy? Żadnych wieżowców, wiadomo. Nie znam tego miasta, więc ciężko mi powiedzieć, co jest czym. Ale wiem, gdzie możemy polecieć. Czy w ogóle sprawdzimy sobie zaraz Warszawę? Zajebiste, że są te domki, to wszystko. Jak oni to kurwa zrobili wszystko? Znaczy w sensie musieli na bank się posiłkować Google Maps. Czy tam swoimi jakimiś. Da się wylądować na ulicy? Prawie wylądowałem w Radomiu. Ja wylądowałem w Radomiu. Dobra, zostawmy Radom. Zobaczmy sobie Neapol. Scenę Neapol zobaczyć, a potem sobie polatamy jeszcze gdzieś w Polsce. Jest i Napoli. Za rok tam sobie polecę. Polecę, kurwa, pojadę, no. Capodicino. Wyspa Nisida, bardzo ładnie wygląda ta wyspa. Ktoś tu mieszka, ta zatoczka. Pięknie. Są tu budynki, ale to chyba nie są mieszkane. Chociaż nie, kurwa, tu mogą mieszkać ludzie. Można dojechać tutaj tędy, poprzez taki tunel, bo pewnie to zalewa. Też dużo osób pewnie tam nie jeździ, prawda? Nie, no piękne, kurwa. Piękna miejscówka. Stadion imienia Diego Armando Maradony. No tak, no też zasłużył się dla Napoli. Chwilę grał w Barce, prawda? Bardzo lesiście tu jest, bardzo lesiste tereny. Mocno to zalesione. Świetnie to wygląda. Co to jest? To jest jakaś fabryka opuszczona. Ale czad, kurwa. Ale czad. No dobra, kurwa, robi wrażenie ten... Początkowo nie robił mi ten Flight Simulator, ale teraz z każdym kolejnym lotem robi. No akurat nie znam tej miejscówki, ale... Castel Nuovo. Klasyczne Włochy, takie na wzgórzach właśnie. Trochę blokowiska jednak. Schodzące do morza. Płac Królewski na Apollo. No piękna miejscówka. Strasznie tam chcę, kurwa, pojechać. No w tym roku pojedziemy do Florencji, gdzieś tam do Toskanii. Ja Włochy zwiedzam co roku w różnych miejscach. Ale zwykle wracamy do tych samych, bo je po prostu uwielbiamy, nie wiem. Mamy taką jedną miejscówkę, do której jeździmy zawsze. Jest to Alassio się nazywa.
Zajebiste miejsce, paskorski Neapol, tam jest dalej. Neapol, Capodicino, Castel San Elmo, Nuovo. A Neapol bardzo chcemy też zwiedzić. No pierdolne miasto, nie? To tutaj widać, no tutaj jest ten zamek. Oczywiście na wzgórzu. A nie przeszkadza, patrzcie jak to wygląda, jak taki slums, kurwa. Tak bardzo blisko siebie każdy budynek. Gdzie ta zieleń, która była tam przed chwilą? Tutaj plac, gdzie jest mnóstwo samochodów. Oj, coś się zawiesiło. Halo. Zawiesiła się gra. No, ruszyła teraz. Tam są pociągi. Tu autostrady. No klasycznie tutaj takie centrum biznesowe widzę. Wow, nie. Ooo! Powiem wam, że było grubo. Lądujemy na autostradzie. Co? Nie powinno tak być, kurwa, totalnie nie powinno tak być. Dobra, zerknijmy teraz na co? Na Warszawę. Jestem ciekaw Warszawy. Okęcie. Warunki lotu. Ruch na żywo, pogoda i czas niestandardowe. O, polećmy tak, żeby było 13. No i zajebiście. Dobra, lecimy na centrum. Nie powinienem tak robić. Oj, wygląda jakby to był kurwa lik trochę. Znaczy w sensie, jakby było za mało budynków, mam takie wrażenie. No dobra, lećmy. Ochota, oh yeah. Znam, kurwa, te wszystkie drogi. Pozwiedzajmy sobie Warszawę. Byliśmy w Radomiu, kurwa, już. Więc możemy zobaczyć sobie Warszawę. Dobra, tutaj jest obwodnica, która teraz tutaj popierdala. Co my tu mamy? Tam są kominy z... no, tam, gdzie TVN jest i tak dalej. To służy w wyścigi konne. Elektrociepłownia, właśnie to się nazywa, elektrociepłownia. W sensie nie służę, tylko tam jest elektrociepłownia. Tu jest boisko jakieś, kurwa, nie pamiętam co to jest dokładnie. No Mokotów teraz wjeżdżamy, nie? Czy jeszcze nie? Czy nie, to nie jest Mordor? Chyba, że budynki jakoś pozmieniam. Nie, na pewno nie. Pałac wina, no więc Mordor będzie tam dalej. No, ale to są, dobra, to jest Mokotów, to są domki takie, gdzie mnóstwo domów produkcyjnych się mieściło. Oj, nie rób tak. Tu mamy Mordor. Tu się zaczyna. Nie wiem, dziwnie wyglądają te ulice. Może nie był Mordor, kurwa, ja już nie wiem, trochę się pogubiłem. Zaraz zobaczymy jakieś charakterystyczne budynki.
No to nie może być nic innego niż Mokotów, no. Let's find out. Jest pas kultury, ale coś za mało tych, kurwa, wieżowców dookoła. No budynki są tu niedokładne bardzo. Teraz jak tak sobie lecę, to widzę, więc pewnie tamte wszystkie inne były zakłamane troszeczkę. I też, wiesz, lecisz nad tymi innymi i myślisz sobie, o, takie rzeczy mają, o, i takie rzeczy mają, ale się okazuje, że chuja mają. Zaraz zobaczmy, bo coś tam się doczytało. To nie mam pojęcia, gdzie jest. No to ewidentnie zczytuję z Google Mapsa. Dobra, to jest zebra. To jest plac Konstytucji. Gdzieś. Kurwa, któryś... Tak, to jest... Tak, tu jest plac Konstytucji. Tam był plac Zbawiciela, minęliśmy. Tu mijamy pas kultury. No powinno być troszkę więcej wieżowców, kurwa. Gdzie jest Marriott na przykład? To jest niby Marriott, kurwa? No chyba tak, no. Najwyraźniej. No tu się buduje budynek. Aha, dobra, to dlatego. Jest pałac. Jest Intercontinental. Co my tu mamy? Tu mamy Powązki, widzę. Tam jest Arkadia, widzę Arkadię. Co ty tam pierdolisz, kurwa, ziomek? Tu jest co? To jest Okopowa, tu jest Cliff. No te, kurwa, budynki są dużo wyższe na Okopowej. To boisko tam rzeczywiście jest. On nie pokazuje rzeczywistych... rzeczywistej wielkości budynków, niestety, no. Tak, tutaj mamy osiedle Inflanska. No to te mniej więcej tak wyglądają, są takiej wielkości. Tu jest metro, Dworzec Gdański. Tu jest Polonia Warszawa Stadion. I wlatujemy na Stare Miasto. Stare Miasto, Stare Miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię trzymać, albo w gruzach twoich lec. Trumna tu luksus. Zupa na gwoździu też luksus. Pas Królewski, nie wiem, czy go minęliśmy, czy nie. Tu chyba ktoś powinien być. No jest tu wszystko spłaszczone. Tak, tu powinna być kolumna Zygmunta. To jest Pałac Królewski. No trochę się nie udał, kurwa, muszę przyznać. Dobra, wjeżdżamy. Tu są jebane młotki. Zostawcie nasze schodki. Tam są schodki troszeczkę dalej. A tutaj sobie można zejść bulwarami. No i tu są między innymi schodki. One tam się ciągną w pizdu. To jest Most Syrenki. Tak. Czyli Świętokrzyski. Ja widzę, że tu porozjebywane. Tam jest Poniatowski. Czy to... Jeszcze nie. A, nie, tu jest kolejowy, a tutaj powinien być Poniat, nie? Tak, jest plaża. Plaża nad Wisełką, jest Stadion Narodowy. No też się trochę nie udało. Można na nim, kurwa, wylądować. Zapewne. O proszę, Saska Kępa. Tak wygląda Saska Kępa, skurwysynu, zapamiętaj. No jest tu bogato, nie? Jest tu bogato, a jednocześnie bieda, nie? Taki paradoks, kurwa. W tym wszystkim. No i taka to, kurwa, Warszawa. Słuchajcie, no, lata się spoko. Wydaje mi się, że można tak polatać i pogadać o czymś, że to jest chyba do tego tak ewidentnie stworzone. Żeby, kurwa, porozmawiać o jakichś rzeczach jednocześnie latając. No bo samego gameplayu, no, nie ma tutaj, kurwa, zbyt wiele. No po prostu chillujesz się. Aczkolwiek chillujesz się to za dużo powiedziane, bo jednak, kurwa, cały czas jest ten ryk silnika samolotu. Słuchać te wszystkie rzeczy, no tutaj mniej, nie?
Ups. Tak się skończyło, kurwa, rumakowanie. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. To był Microsoft Flight Simulator w pełnej krasie. Na razie.